Sytuacja i dla Kaczmarka, i dla Golańskiego. Wrzucenie piłki w pole karne. Kaczmarek, Kowalczyk i mamy 1-0 dla kolportera Korony Kielce. Kolporter długo czekał na swoją okazję. Doczekał się w 42 minucie. Tak, a widzą Państwo na ekranie zdobywcy bramki. Dziś Bednarek nie jako asystent, ale jako egzekutor. Mocno zagrana piłka w kierunku... Oj, czy to nie był gol samobójczy? Tak, to chyba, przepraszam, bardzo pomyliłem się, to chyba bramka samobójcza. Tak jest, rzeczywiście, tak właśnie było. Niefortun. Kikut, Pitry szykuje się do wejścia, Pitry gol! Teraz było tak jak trzeba, mamy remis, 1-1. No cóż, można powiedzieć, że Korona jakby chciała, aby ta bramka padła. Może ten gol jest jej potrzebny, aby się otrząsnąć, bo wyszła na tą drugą połowę w złudnym poczuciu bezpieczeństwa, że ta zdobyta, co by nie było przypadkowo, bramka już załatwiła kwestię awansu, a tymczasem jestem przekonany, że trzeba będzie o nią tutaj bardzo... Bednarskiemu na oddanie strzału zaryzykował faul, liczył, że być może, że sędzia tego nie zauważy. Tymczasem Jarosław Żyro wychwycił to doskonale. Jego decyzje w tej sytuacji są właściwe i zobaczymy, czy zmieni się wynik spotkania. Hermesz kontra Kotorowski. No i chyba po marzeniach Lech w dziesiątkę. Lech przegrywa w 61 minucie spotkania. 1-2, a stojący w tunelu, tam gdzie piłkarze schodzą do szatni. Mariusz Zganiacz trzyma telefon komórkowy i zapewne dzwoni do swoich przyjaciół z Kielc, że już po wszystkim. Tak, być może poinformuje ich również, że dziś jego zespół nie gra dobrze. Podobnie jak w pierwszej połowie to... Murawski, doskonała piłka i jest 2-2. Lech nie rezygnuje, Lech walczy. Murawski jak na reprezentanta Polski przystało. Popisał się bardzo przytomnym, dobrym zagraniem. Zobaczył źle ustawioną całą defensywę Korony i zobaczył też nie najlepiej ustawionego bramkarza Zając. Dobre podanie do Marcina Zająca. Tu już nie było kombinowania. Uderzenie prostym podbiciem, jak najmocniej się dało. Wystarczyło, aby pokonać Mielcarza. No i znów dwie bramki do odrobienia. Brawo dla Lecha, bo zdobycie gola 30 metrów od środka bramki Macieja Mielcarza. I to jest miejsce, z którego wielokrotnie Piotr Rejs zdobywał bramki. Rejs! Mielcarz broni, ale to bitka! Coś nieprawdopodobnego! Tanewski jak Aleks po spotkaniu Ligi Mistrzów. Raz gol w jedną, raz w drugą stronę. Kolejorz wraca do gry, prowadzi 3-2. To jeszcze nie koniec. Lech grający w dziesiątkę wychodzi na prowadzenie. Jest 3-3 w rywalizacji o półfinał Pucharu Polski. Ale Lech nie zdobył gola na wyjeździe. Dwa gole zdobyła za to drużyna kolportera Korony Kielce i kolejorzowi brakuje jeszcze jednej bramki do tego, by awansować. Popatrzmy raz jeszcze. Fantastyczne uderzenie Rejsa. Świetna parada Mielcarza. No.